Dziennik pokładowy. Odcinek pod tytułem Basen. Tak się zbiegło akurat, że mam trochę wolnego czasu, jak doskonale wiecie, i postanowiłem sobie gdzieś wyskoczyć, popływać. Powiem wam, na basenie nie byłem gdzieś około 10, może 12 lat. No tak, wiem, dbam o kondycję fizyczną. Mój kontakt z wodą ograniczał się ostatnimi czasy do brania prysznicy, ewentualnie do poważniejszych kąpieli. Ale mówię, w tym wypadku postanowiłem sobie pojechać tutaj na ten nasz lęborski basen i muszę wam powiedzieć parę takich drobnych refleksyjek, które mi naszły właśnie w czasie pływania. Ponieważ nie jestem nie wiadomo jakim mistrzem pływania, ale jednak sobie coś przypomniałem. Wiem, że zrobię ten basen, tutaj ma 50 metrów, to 10 długości przepłynę spokojnie. Później już moje pływanie ograniczyłoby się do skakania jedną nogą po dnie i udawania, że płynę, gdyby tam jakieś fajne dziewczyny pływały, ale że była cisza i spokój, to mogłem spokojnie sobie pozwolić na chwilę odpoczynku i wiecie, jakieś takie spokojniejsze pływanko. Teraz tak, słuchajcie, jesteśmy w Lęborku, jest godzina już no dość późna, bo to już 21:16. 9 zł wstęp, no to nie jest tak w sumie dużo, ale no też nie ma, słuchajcie, szału, bo w Gdyni na Chyloni jest basen, gdzie wchodzi się za 5 zł. Tutaj trochę drożej, warunki jako takie. Kolega tutaj się chwalił, że jakiegoś, że tak powiem, jakieś wysypki dostał po tym basenie. Mam nadzieję, że mnie za bardzo nie wysypie, chociaż no, skórę już mam czerwoną z tego co widzę, ale to tam może być efekt alergii. Jestem alergikiem na pyłki traw, wszystkiego ogólnie alergikiem, także powoli będę się zaczynać męczyć w Polsce, a to znak, że już trzeba wracać na zachód, bo długo tutaj nie posiedzę jakoś. Słuchajcie, jesteśmy w Lęborku. Ja tak jak mówiłem, byłem na basenie. Szykuję się teraz właśnie do powrotu do domu, gdzie zjem kolacyjkę i zmontuję wam ten film i wrzucę jeszcze wam na Facebooka też to się między innymi zamieszcza. Zapraszajcie mnie do znajomych, tam się nie krępujcie, ja wszystkich was zaakceptuję, im więcej nas tym lepiej, tym bardziej, że mam nadzieję, że niedługo będę z wami mógł spokojnie porozmawiać sobie na żywo, tak jak pan Marfisz, także mam nadzieję, że niedługo jakoś się spotkamy razem na takim hangoucie. Mam nadzieję, że przynajmniej z 10 osób będzie, pogadamy o ciężarówkach, pogadamy o pracy kierowcy, może macie jakieś pytania do mnie, widzicie, jestem młody, otwarty, nie jestem taki, że będę kogoś wyśmiewał, broń Boże, nigdy czegoś takiego nie zrobił, pytajcie o wszystko, oprócz typowej mocnej mechaniki, bo mechanikiem pojazdów samochodowych, ciężarowych nie jestem, także najlepiej, żebyście mnie właśnie pytali o to, o takie podstawowe rzeczy. Dobra, to będzie póki co chyba wszystko, my się zobaczymy już niebawem.